Obrońcy żabich dołów spotkali się z wojewodą śląskim. Przedstawicielki inicjatywy Ratujmy Żabie Doły złożyły w Urzędzie Wojewódzkim petycję, pod którą podpisało się prawie 13 tysięcy mieszkańców z całego regionu. Strona społeczna domaga się wzmożonej ochrony prawnej terenu, który jej zdaniem jest zagrożony. Proponują objęcie Żabich Dołów statusem rezerwatu lub parku kulturowego. To miałoby zapobiec ich degradacji. Historia pokazuje, że w takiej formie, w jakiej obecnie są chronione Żabie Doły, czyli Zespół Przyrodniczo-Krajobrazowy, to jest za mało. Bo skoro część tego terenu jest w rękach inwestora, to my możemy w każdej chwili się spodziewać, że ten inwestor zechce sobie po prostu robić ze swoją ziemią, co tylko zapragnie. Dlatego nasze kroki zmierzają ku temu, żeby ta ochrona była mocniejsza. Może potrzebny jest jakiś wyższy status ochrony tego miejsca. Spotkanie wojewody ze stroną społeczną odbyło się za zamkniętymi drzwiami, jednak najważniejsze dla obrońców zielonego terenu jest fakt, że w ogóle do niego doszło. To pokłosie informacji o wydaniu przez wojewodę firmie z Bytomia zgody na rozbiórkę nasypów kolejowych wpisujących się w krajobraz Żabich Dołów. Od 2018 roku na mocy uchwały Rady Miasta Chorzowa ten obszar jest zespołem przyrodniczo-krajobrazowym. Jak przekonuje rzeczniczka prasowa wojewody, żadnej zgody na rozbiórkę nie było, a sprawa jest rozpatrywana. Co innego mówił prezes firmy, która jest właścicielem terenu. Wojewódzki inspektor nadzoru budowlanego też wkroczył do akcji. Właściwie wszystkie służby, które tutaj mogą działać, zostały wysłane, by jak najpilniej i dokładnie rozpatrzeć wszystkie dokumenty związane z tą sprawą. Także w miarę, kiedy będą pierwsze wnioski, pierwsze decyzje, to będziemy Państwa informować. Wprawdzie rzecznik wojewody twierdzi, że decyzji nie było, ale do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach zaskarżyła ją Rada Miasta Chorzowa. Kilka dni później wojewoda poinformował, że wszczyna postępowanie administracyjne, by ponownie rozpatrzyć wniosek prywatnego przedsiębiorcy o wydanie zgody na rozbiórkę nasypów kolejowych. Jak się okazuje, sprawy te kolidują ze sobą, a korzystnym dla postępowania wszczętego przez wojewodę rozwiązaniem byłoby wycofanie przez chorzów skargi. Strona społeczna nie jest w pełni usatysfakcjonowana ustaleniami z wojewodą, ale padły deklaracje dalszych rozmów. Będziemy się starali dyskutować zarówno o kwestiach prawnych, jak i o kwestiach przyrodniczych, więc są to, uważam, pozytywy. Mamy takie poczucie, że na ten moment Żabie Doły chwilowo są możliwie bezpieczne, choć całkowitej pewności nie mamy. Może z mniejszych pozytywów, czy wręcz pewnych rozczarowań, ja osobiście odniosłam wrażenie, że pan wojewoda odnosi się z dużą rezerwą do kwestii rezerwatu na tym terenie, a to jest z kolei rezerwatu czy innej, mocniejszej formy ochrony, a to jest z kolei rzecz, na której nam najbardziej zależy i z całą pewnością będziemy do tego dążyć. Strona społeczna dąży do wydania postanowienia o konieczności zabezpieczenia terenu Żabich Dołów, by do czasu rozstrzygnięcia sporu rozpoczęcie tam jakichkolwiek prac nie było możliwe.